Część z Was poznałam wcześniej. Z częścią miałam przyjemność porozmawiać. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Julita, żona tego znacznego pana, który do Was mówił przed chwilą. Ja się podzielę z Wami czymś, co sama przeżyłam. Ja bardzo mocno wierzę w to, że realnie usługujemy innym, sobie nawzajem, innym chrześcijanom, też innym ludziom, do których przynosimy Jezusa. Realnie usługujemy Chrystusem objawionym, czyli tym, którego sami przeżyliśmy, tak? Który w naszym życiu wykonał niesamowitą pracę. To jest Słowo, które u nas przepracowało, z którym wychodzimy do innych, stoi za tym świadectwo w naszym życiu. Takie Słowo ma niesamowitą moc i jest bardzo praktyczne. I takim Słowem, takim Chrystusem będę chciała się z Wami podzielić. Będę do Was mówiła o ojcostwie. Ojcostwie, którego sama doświadczyłam, o Bogu jako o Ojcu, którego sama poznałam, którego sama szukałam. Uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ Jezus, tak? Wszyscy pragniemy być jak Jezus. Jezus przyszedł na ziemię po to też, żeby pokazać nam Boga jako Ojca. Mówił, że nic nie czyni, czego nie widzi u Ojca. Tak? Jezus był kim był, był Synem Bożym, rozpoznał to u siebie, że jest Synem, bo poznał swojego Ojca. Gdyby nie poznał Ojca, nie rozpoznałby również tego, że jest Synem. Dlatego tak bardzo ważne dla nas jest również to, żebyśmy my widzieli swojego Ojca, żebyśmy Go poznali, żebyśmy wiedzieli, że Jego dziećmi jesteśmy realnie, że jesteśmy Jego synami i Jego córkami. Dążąc do tego, żeby być jak Jezus, musimy rozpoznać to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I o tym będę chciała do Was mówić. Ja mówiłam bardzo często ojciec o Bogu. Kiedyś tak mówiłam bardzo często. Natomiast wewnątrz siebie czułam jakiś dysonans, gdy to mówiłam. Mówiłam ojciec, ale nie był to tak do końca dla mnie ojciec. Wszyscy mówili w kościele ojciec, tak? Ludzie tak mówią, Bóg ojciec, tak? Wszyscy o tym wiemy, tak? Jezus nazywał Boga ojcem, więc my też mówimy, to jest nasz ojciec. I ja też tak mówiłam. Ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, choć już wcześniej czułam dysonans, w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że w moim przypadku to jest tak naprawdę tylko religia, gdy ja nazywam Boga ojcem. Bo ja Go jako Ojca tak naprawdę nie znam. Dodatkowo dowodem dla mnie był taki fakt, gdy pojechaliśmy kiedyś na konferencję za granicę, przyjechał tam człowiek, który głosił o ojcostwie. Część ludzi w ogóle nie przyjęła tego, tak, posłania. Część była bardzo dotknięta. Natomiast ja stałam, patrzyłam na tego człowieka, który płakał głosząc Ojca i mówiłam, Boże, ja w ogóle nie znam Cię takiego, jak On mówi. Ja Cię nie znam jako Ojca. Ja w ogóle nie doświadczyłam tego, czego ten człowiek doświadczył. I powiedziałam, ja chcę Ciebie poznać jako Ojca, tak? Ja chcę Ciebie poznać. Ja podejmuję decyzję, że ja znajdę Ciebie jako Ojca. Ja czułam i wiedziałam, że jest to bardzo ważne, że dla mojego dalszego rozwoju jest to bardzo ważne, żebym ja doświadczyła w swoim życiu Boga jako Ojca. Wiedziałam, że ja pewnych rzeczy nie pokonam, nie przejdę na pewne etapy, nie dokonam pewnych rzeczy ani we własnej duszy, ani w życiu, ani dalej idąc z Bogiem, tak? Z moim powołaniem, z tym, co chcę robić w Jezusie, że nie dokonam tego, jeżeli ja nie poznam Boga jako Ojca. Ja to wtedy zobaczyłam. Choć wcześniej też czułam ten dysonans, mówiąc Bóg Ojciec, tak? Ale wtedy Duch Święty pokazał mi to wyraźnie. Ja podjęłam decyzję, powiedziałam tak, ja Cię poznam jako Ojca. Ja dopnę tego i ja poznam Cię jako Ojca. Będę drążyć i poznam Cię. Będziesz moim tatą, bo ja chcę być Twoim dzieckiem. Nie była to łatwa i prosta droga. Ja myślałam, że gdy Bóg przyjdzie do mnie jako ojciec, to przyjdzie jak plaster do mojej duszy. Wyleje na mnie swój miód, przytuli
weź mnie na kolana i powiem mi, tak już dobrze, tak? Już wszystko dobrze. Zalepiam te wszystkie dziury w twojej duszy. Zalepiam te wszystkie niedostatki. A że jeszcze czujesz się poniżona, odrzucona, to ja cię wyniosę i wywyższę. Ale teraz rozumiem, że to nie tak ma być. Czy tak działa ojciec? Czy tak realnie przychodzi ojciec do swoich dzieci? Ja sama mam dzieci. Gdy ja przychodzę do moich dzieci i one mają problem, to ja pocałuję te stłuczone kolano, tak? Albo przytulę. Ale przede wszystkim powiem, kochanie, jak ci pomóc rozwiązać ten problem? Chodź, porozmawiamy o tym, popracujemy nad tym, wyjdziesz z tego i nigdy już w to miejsce nie wrócisz. I tak do mnie przyszedł Bóg. Ja czekałam na plaster, na miód, a On przyszedł do mnie z potrzeby w moim życiu. Im głośniej do Niego wołałam, chcę cię poznać, Boże, jako Ojca, tym bardziej wszystkie potrzeby z mojej duszy wychodziły do góry. Zranienia, miejsca, o których ja nawet nie miałam pojęcia. Odrzucenie, którego już po części byłam świadoma, tak? Prawie każdy z nas doświadczył w życiu odrzucenia. Będąc jeszcze w świecie, od naszych bliskich, od osób dalszych, nawet jako dzieci w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, tak? Od chrześcijan, prawie każdy z nas doświadczył odrzucenia. Tu nie ma chyba nawet wyjątku, tak? Prawie każdy z nas był gdzieś poniżony, zlekceważony, zraniony, tak? Prawie każdemu z nas zależało na tym, co myślą o nas inni. Prawie każdy szukał akceptacji u ludzi. Prawie każdy chciał być wyniesiony. To jest w ogóle, w świecie to jest normalne. Dążymy do tego, ażeby ludzie z otoczenia mieli o nas dobre myśli, żeby dobrze nas postrzegali, żeby nas lubili, żeby nas doceniali, żeby się im podobać, żeby dobrze o nas mówili, żeby dobrze o nas myśleli. Boli nas, że nas obgadują. Prawie każdy z nas jest w odrzuceniu, tak? Prawie każdy z nas był w tym odrzuceniu, nie miał tożsamości. Prawie każdy doświadczył jakichś zranień. Czy od rodziców, czy też jakichkolwiek innych, tak? Jakieś upadki. Wszystko to powoduje, że rośnie to odrzucenie, tak? Że rosną te miejsca niedostatki. I gdy przyszedł do mnie Bóg jako ojciec, On to wszystko pokazał jeszcze bardziej, tak? To wszystko jeszcze bardziej wyszło do góry. Gdy ja myślałam, że uda się to przykryć, to okazało się, że nie uda się tego przykryć, tylko trzeba o tym porozmawiać i to przepracować. Że to nie tak działa. Że to nie tak działa, że się te miejsca przyklepuje, tylko te miejsca wychodzą do góry i się z Ojcem nad tym pracuje. Ja pamiętam siebie, gdy parokrotnie siedziałam i płakałam, mówiłam, Boże, jest mi ciężko i źle z tym wszystkim, co się stało. Dla mnie samej jawy, nawet gdyby ktoś z zewnątrz tego nie widział. To jest mi z tym wszystkim teraz bardzo źle. Chyba lepiej mi było, gdy nawet nie byłam tego świadoma. Lepiej mi było w duszy, tak? Mówię, Boże, szukam Cię jako Ojca, a tutaj taki ambaras, w ogóle nie wiem, co się dzieje, tak? Prasuję, płaczę. Jest mi źle. Przyjaciel z piekła rodem mówi, jak Ci tak źle? To może zawróć z tej drogi. Mówię do męża, nie wiem, co się dzieje, tak? Poszłam do garażu, się schowałam, płaczę, mówię, Boże, nie wiem, co robić. Gdzie ta pomoc? Szukam Ciebie jako Ojca, tak? A Bóg mówi, pracujemy nad tym, żebyś już nigdy więcej nie wróciła do tego miejsca. Żebyś już nigdy więcej nie poszła do tego garażu i nie płakała tam, że nie wiesz, co się dzieje. Żeby to nigdy więcej nie wróciło i nie miało znaczenia w Twoim życiu. Ja wiem też, że bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy wybaczyli wszystkim tym, którzy nas zranili. I to wybaczyli realnie. Czy to zranili przed naszym nawróceniem, czy też po. Dlatego, że serce Ojca jest to serce, które swoim dzieciom nic nie trzyma, tak? Które wybacza. A my jesteśmy dziećmi Bożymi, więc czynimy to, co widzimy u naszego taty. Czynimy to, co widzimy, że czynił Jezus. Bez wybaczenia nie będziemy w stanie realnie pracować nad miejscami zranień w naszej duszy. Po prostu nie jest to możliwe. Wiem to również z własnego doświadczenia. Wierzę w to, że ten
ten rozdział, wybaczając, jakby zamykamy pewien rozdział w naszym życiu. To jest w ogóle decyzja, tak? Podejmuję decyzję, że wybaczam. I na tą decyzję przychodzi Boża moc. Nieraz w naszej duszy pewne rzeczy jeszcze się podnoszą. Ja pamiętam, jak wybaczałam jednej osobie, która mnie zraniła mocno w życiu. I mówię, Boże, podejmuję decyzję, że wybaczam. Dobrze. I jadę tam samochodem. I przez 30 minut drogi rozmyślam o tym, jakie to krzywdy mnie doznały w życiu od tej osoby. Skręcam ulicę i mówię, Boże, podjęłam decyzję, że wybaczyłam. 30 minut wspominałam wszystkie krzywdy. Skręcam pod dom, ocknęłam się. Przecież ja wybaczyłam, tak? I tak było mnóstwo razy. Aż któregoś razu, po pół roku, skręcając tą ulicę, zdałam sobie sprawę, że na moją decyzję przyszła realna moc. Dokonało się. Nie myślałam w ogóle. Mało tego. Pomyślałam sobie, ale ja w tym momencie prawie nie pamiętam, co się stało. Że te rzeczy złe zostają wymazane, a w to miejsce przychodzi miłość. Wybaczę i nie wspomnę. Nie wspomnę, zapomnę. Na moją decyzję przyszła realna Boża moc. Tak Bóg pracował też ze mną, na mojej duszy, gdy ja zaczęłam szukać Go jako Ojca. Nie wylał swojego miodu, swoją drogą gdzieś tą miłość też, tak? To było, natomiast pracowaliśmy krok po kroku na miejscach niedostatku. Wypływały coraz to nowe rzeczy, tak? Wypłynęło bardzo silnie odrzucenie, poniżenie, którego doświadczyłam i gdzieś tam w dzieciństwie, i gdzieś, które później sama wzięłam do swojej duszy, czując się niewartościową w stosunku do innych, tak? Bo w ogóle, gdy się przeglądamy, porównujemy się z innymi, gdy przeglądamy się w oczach ludzi, to zawsze się okaże, że jesteśmy gorsi, tak? Gdy się zaczniemy porównywać. Tak robi świat, tak? Natomiast ludzie ze świata nie znają Boga i nie znają Ojca, nie znają swojej tożsamości. U mnie dodatkowo wychodziły jeszcze inne rzeczy. Okazało się, że w moim sercu jest zgarda. Bardzo nieładne słowo, ale prawda. Okazało się, że ja o ludziach, i to już będąc osobą nawróconą, często myślę źle. Wiem, że mogą więcej dokonać w Bogu, przejść pewne rzeczy, a tego nie robią. I ja myślę, no, dlaczego tego nie robisz? A jaki ty jesteś, tak? Że w ogóle myślę o ludziach źle, tak? Że patrząc na nich i myśląc, w jakim są stanie, moje myśli o nich są złe. I w moim sercu rosła wzgarda. I później usłyszałam, że wzgarda zatrzymuje nas w rozwoju. I to jest prawda. Ja pamiętam ten okres w moim życiu, gdy w moim sercu rosła wzgarda. I pamiętam ten czas, że to był czas bardzo spowolnionego rozwoju w moim życiu. Albo wręcz taki czas, w którym ja prawie nie wzrosłam. Inną taką kwestią, którą mi również Bóg pokazał, gdy szukałam Jego jako Ojca, była zazdrość. Czy zazdrościłam? I to też jest prawda. Zazdrościłam nieraz ludziom, że szybciej się rozwijają w Bogu, albo że więcej osiągnęli, że mają jakieś dary, których ja nie mam. I mówię, Boże, ja tego też nie chcę, tak? Pomóż mi w tym, tak? Wychodzą kolejne rzeczy z mojej duszy. Tato, pomóż mi z tym się uporać. I Bóg mi powiedział, skoro im zazdrościsz, to znaczy, że oni mają coś, czego ty nie masz. Więc uznaj tych ludzi za większych od siebie w tych tematach, w których im zazdrościsz, i ucz się od nich tych rzeczy. Zazdrość jest przekleństwem, które wchodzi do twojego życia. Ale ja mam moc zamienić każde przekleństwo na błogosławieństwo. Więc uznaj tych ludzi, którzy są więksi w tym. To nie jest tak, że ty tego mieć nie będziesz, tak? Ja będę wzrastać w wierze i ta cała obietnica, te całe błogosławieństwo, którego dostępują inni, też jest dla mnie. Jestem dzieckiem Bożym. Ale teraz uznaj ich za większe w tych obszarach od siebie i ucz się od nich, a błogosławieństwo będzie płynąć do twojego życia.
Takie proste, proste recepty, które Bóg mi objawiał, gdy ja zaczęłam Go szukać jako Ojca do swojego życia. Przychodził do konkretnych problemów i dawał mi konkretne rozwiązania. Ja je stosowałam w swoim życiu i one zawsze działały. Zawsze. Nie było takiego momentu, żeby coś nie zadziałało. Pracowaliśmy krócej, dłużej, ale ja zawsze osiągnęłam sukces w tym temacie. Zawsze. W ogóle, dlaczego też tak ważne jest to, żebyśmy znaleźli Boga jako Ojca? Otóż, jeżeli nie poznamy Ojca, to nie zrozumiemy, że też realnie jesteśmy synami, córkami i dziećmi Bożymi. Czyli nie dostąpimy, nie poznamy swojej tożsamości. Żeby wiedzieć, że jest się czyimś synem, trzeba znać Ojca. Trzeba poznać tego, który jest naszym początkiem, tak? Z którego się wywodzimy, który dał nam to życie. Żebyśmy poznali swoją tożsamość, to musimy poznać tego, z którego tą tożsamość wywodzimy. I teraz, jeżeli poznamy Boga jako Ojca i będziemy wiedzieli, że od Niego pochodzimy, że w Nim mamy pełnię, tak? Że On nas całkowicie akceptuje, że jesteśmy Jego dziećmi, to wszelkie niskie poczucie wartości, czy wynikające właśnie z braku tej świadomości, kim jesteśmy, z braku tożsamości, nie będzie miało do nas dostępu. Jeżeli przychodzi cokolwiek takiego, co próbuje rzucić cień na to, że ja jestem dzieckiem Bożym, że jestem w pełni zaakceptowana, że niczego mi nie brakuje, to ja wtedy mówię, to jest kłamstwo. Ja wiem, kim jestem. Ja pochodzę z nieba. Ja znam mojego Ojca. On mnie kocha. W pełni akceptuje. I którekolwiek słowo, które przeczy temu, jest nieprawdą. Ja wybudowałam sobie, ja pracowałam na to, na to poczucie tożsamości. Pracowałam z moim Ojcem nad tym. Ja budowałam to w sobie, krok po kroku. I jeżeli teraz cokolwiek przychodzi z zewnątrz i uderza w to, bo nie powiem, że nie próbuję, to ja mówię, diable, ja Cię znam. Znam, mówiłeś kiedyś do mnie. Znam Twój głos. Ale ja wiem, kim ja jestem. Czasami udaje mi się to odeprzeć w minutę. Czasami zajmuje mi trochę więcej. Ale to zawsze działa. To zawsze działa. Mówię, jestem dzieckiem Bożym. A Ty jesteś nikim. Wiem, kim jestem. Wiem, skąd pochodzę. Wiem, dokąd zmierzam. Ja mam owoc spotkania z Bogiem jako z Ojcem. Ja mam tożsamość z nieba. Ja mam konkretne rzeczy przepracowane na swojej duszy z Bogiem jako z Ojcem. Ja mam efekty tego i to jest zawsze dobre. To przyniosło życie do mojego życia. Dlatego uważam, że gdy mamy wciąż, wierzymy w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że jest dla nas dziedzictwo w Jezusie, to żebyśmy wzięli to dziedzictwo, to musimy dojrzeć w synostwie, tak? Musimy dojrzeć do tego dziedzictwa. Musimy przepracować konkretne rzeczy, dojrzeć i wtedy wziąć to dziedzictwo, tak? Dziedzic to już osoba dojrzała. To wszystko jest dla nas, dla dzieci Bożych, bo jesteśmy dziedzicami, ale czasami nie potrafimy po to sięgnąć, dlatego, że nie dojrzeliśmy do tego, tak? Nie przepracowaliśmy pewnych kwestii. I tak samo bardzo mocno wierzę w to, że żeby zbudować pełną tożsamość, pokonać odrzucenie, brak akceptacji, żeby przestało być dla nas istotne to, co myślą o nas ludzie, czy mówią o nas na ulicy, żeby poczuć się w pełni dziećmi Bożymi, trzeba w swoim życiu rozpoznać Boga jako Ojca i to, że Jego dziećmi jesteśmy. W Nim znaleźć pełnię akceptacji, pełnię miłości, pełnię zaopatrzenia, świadomość tego, kim jesteśmy. A wtedy cokolwiek, co przyjdzie z zewnątrz i będzie próbowało uderzyć, nie będzie miało do nas dostępu. Weźmiemy to nasze dziedzictwo jako dojrzałe dzieci.
Dlatego, jeżeli ktokolwiek z Was w swoim życiu jeszcze nie zawołał do Boga jako do Ojca, to mówię Wam z własnego doświadczenia, że jest to bardzo ważne i w moim życiu dokonało to olbrzymiego przełomu.